Dzień dobry panie i panowie, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzę i skomentuję dla ciebie film pod tytułem I'll Always Know What You Did Last Summer. Można by pomyśleć, tytuł polski, zawsze będę wiedział, co zrobiłeś z zeszłego lata. Nic bardziej mylnego. Tytuł, koszmar kolejnego lata. Tak polscy tytułolodzy pokazali, że nie mają pojęcia, o co chodzi, no ale trudno, wiadomo, zdarza się. Jest to trzecia część, na szczęście ostatnia trylogii, bo dwie poprzednie nie były rewelacyjne. Więc rzeczywiście no, będzie ciekawie. Mam oczywiście trochę ciekawostek z IMDb. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Niestety nie mam praw do filmu, więc nie będę go pokazywał. Dzisiaj w ogóle będzie zaraz zegar, żebyś był, a był na bieżąco, może sobie śledzić. Ale wrzucę link do Amazona. On jest akurat na Amazonie dostępny, z tego co wiem, za darmo w pakiecie, więc spokojnie możesz sobie obejrzeć z moim komentarzem. Film trwa godzina 32 minuty. Pewnie krócej, bo wiadomo, że troszeczkę jest napisów. No ale zobaczymy. Na końcu podam oczywiście swoją ocenę. Powiem ci, czy film mi się podobał, czy nie. A teraz już po prostu nie przedłużam i oglądamy koszmar kolejnego lata. Nie, niech będzie I'll Always Know What You Did Last Summer. Panie i panowie, zaczynamy. Odpalamy. 3, 2, 1, 0, start. Z tego co wiem, bo filmu nie widziałem jeszcze, no, chyba to akurat im plus, nie powraca nikt z oryginalnej obsady. Ani Jennifer Love Hewitt, ani Freddie Prinze Jr. Chyba po prostu już mieli dość po drugiej części. Koszmar trójeczka. No trzeba oczywiście zapisywać, bo będzie przecież tego recenzja. Będzie kartkówka, pani będzie sprawdzała. Widzę, że nawet chyba inny producent, bo z Destination Films. A wcześniej był ktoś inny. Są informacje odnośnie tego, kto miał wystąpić, czemu i jak, ale to za chwilę, bo widzę, chyba się kroi gruba akcja na początek. I'll always know what you did last summer. Może też po angielsku powinno być what you did that summer. Tego lata, a nie ostatniego, no bo jeżeli minęło z 10 lat od tego czasu, to Brooke Nevin występuje. No jakoś nie ma widzę, że znanych osób. O, DeVito, ale to DeVito, to nie rodzina danego. Film został zapowiedziany w 2000 roku, oczywiście z IMDb, i pierwotnie mieli ponownie zagrać Jennifer Love Hewitt, Brandy Norwood i Freddie Prinze Jr., czyli trzy osoby, które przeżyły poprzednią część. Jednakże film pozostawiono na jakiś czas w spokoju, a oryginalny scenariusz, w którym brał udział właśnie te trzy osoby, został wyrzucony i napisany zupełnie od nowa. Pomimo porzucenia scenariusza krążyły pogłoski, że Hewitt pojawi się epizodycznie w nowym filmie, ale nigdy do tego nie doszło. No co mnie akurat chyba w sumie nie dziwi, bo z tego co pamiętam, to Jennifer Love Hewitt już była bardzo zdenerwowana faktem, że oryginalny reżyser, czyli Jim Gillespie, nie powrócił do drugiej części. On miał być jak najbardziej, miał się pojawić, no ale studio stwierdziło, że mają inny pomysł. No i ona się o tym dopiero dowiedziała w momencie, kiedy już podpisała kontakt, kiedy się pojawiła na próby, że tak powiem, i się nagle okazuje, a gdzie jest Jim? No nie ma Jima, będzie Danny Cannon bodajże reżyserował drugą część. No i tak to się stało, ale akurat reżyserzy przy okazji tego no, cyklu, niech tak będzie, to jest po prostu inna sprawa, bo słuchaj, reżyser tego filmu, czyli Sylvain White, został zatrudniony na zastępstwo w ostatniej chwili, gdy po zwolnieniu poprzedniego reżysera, w związku z czym w ciągu zaledwie 2 tygodni musiał obsadzić film, przygotować plenery, opracować harmonogram zdjęć. Grubo. Dobra, zaczynamy film. Dawać, mówcie. O, Fisherman. Tak się nazywa, tak? Dobra sobie. Dirty Little Secrets. O, jak ładnie. To zaraz zacznie wypowiadać słowo Candyman trzy razy, co nie?
To powinno być 4 lipca, 4 lipca, 4 lipca i nagle się pojawia się rybak. No widzisz, jakiś facet po prostu, który tam gdzieś pracuje na jakiejś loterii, nagle on wszystko wie, on wie, o czym oni gadają przez 10 minut. A pewnie się podkochuje w dziewczynie, nie? I na bank chodzą do tej samej szkoły, uniwersytetu, koleżu. Okej, okay, czyli blondynek jest cwaniakiem. W każdej części musi być cwaniak. W pierwszej był Ryan Filippi. W drugiej też był koleś. No teraz ten, blondasek. Win the monkey. Dawaj, dawaj, dawaj. A. No zobaczymy. Założenie było takie, że zawsze ten niewinny, w pewien sposób dziwny bohater odkłada łyżkę jako pierwszy, albo jeden z pierwszych. Czyli w tym przypadku facet, który pracuje. Staram się dowiedzieć, czy ten film cokolwiek zarobił, no ale okazało się, że ten film nie miał prawa zarobić, ponieważ wyszedł od razu na DVD. O, DVD, streaming, jak tam, jak zwał, tak zwał. Wszystko rodzina. Coś mi się zdaje, że te zdjęcia będą istotne, ważne dla później dla fabuły. Z tyłu był rybak. Co? Już od razu? Dopiero co była policja, ale policja wezwana gdzieś indziej. Co to jest? Stójmy, stójmy i zastanawiajmy się. No przecież widziałeś. Teraz ten koleś biegł i się śmiał po prostu. A ten na tej deskorolce się poślizgnie i się wywali. Co on tam robi? Jest rybak. To jest? Facet ucieka i przypadkiem skoczył na dachu budynku i... O, ale ładnie, ładnie poleci. To parking chyba jest, co? O, i poleciał. I nie ma, nie ma. Wiesz, miasto ciepło, pełno nastolatów, buraków i w ogóle i rybak zniknął. A gdzie jest kolega na deskorolce? Jest za wami. Thank you.
Czyli on będzie pierwszy, tak? No, za chwilę. PJ nie żyje. PJ został zaszlachtowany pewnie przez prawdziwego. Albo gdzieś tam spadł i coś się podziało. O-o. PJ is no more. Oj, 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 ależ gruba sprawa. No tak, czyli oni przez przypadek zabijają kolegę. Głupie, nie? Bardzo głupie. No i nagle teraz rok później coś tam wróci. O, proszę bardzo. No dobra, czyli to moja kulpa. Stwierdziłem, że on tak bezsensownie tam skończył na dachu. No ale to był taki plan, bo tam miał być materaco, miał wylądować bezpiecznie. I wszystko miało być super, super ekstra. No ale jak to często bywa w takich filmach amerykańskie nastolatki do tuzów intelektu nie należą. I did, I did. Pokłóć dzisiejszy, powiedz, że o tym nie będzie się nigdy wspominać. Coś równie innego głupiego. Gdyby to była kontynuacja fabuły z jedynki, to bym powiedział, że i dwójki, to bym powiedział, że nie pokazali jak do tej pory córki właśnie naszego rybaka. Może to któraś z nich, ale byłyby to oczywiście teraz za młode, bo to wiadomo, tamte filmy to się akcja toczyła lata 97-98. To jest 2000 bodajże 6 czy jakoś tak. Czyli powiedzmy kolejne 7-8 lat później. O. Czyli to nie jest tak, że najpierw myślisz, potem wykonujesz i potem ewentualnie ponosisz konsekwencje. Nie. Najpierw robisz i potem nie myślisz i potem nie ponosisz konsekwencji. Pierwsze dwie części tego filmu były zbudowane na tym, że postać grana przez Jennifer Love Hewitt nie mogła sobie poradzić, że tak powiem, z winą i miała duże problemy, a teraz robią to samo od nowa. To jest po prostu debilne. No tak, wrzuć do ogniska metal, bo to na pewno się przecież się stopi. Temperatura odpowiednia. A, o to chodziło. Dokładnie. Sekret umrze razem z wami. Say it Amber, albo blondynek się będzie zdenerwowany. Obstawiamy. Pisz w komentarzu, ale teraz od razu. Kto odłożył łyżkę pierwszy? Twoje odciski palców, wszystko i tak dalej. No po prostu. A potem rybak, woda. Toro. I teraz byłoby tak fajnie, by ten rybak wyszedł
z tej wody, taki ociekający cały z tym hakiem, tam, tom, 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 tom. Jakaś taka fajna muzyczka. Aż sobie coś zanotuję. Nie ma, nie wyszło u dół. O, jak mi przykro. Ale będzie pewnie grób tego rybaka i będzie taki rozkopany od wewnątrz. Minął rok, oczywiście, że tak. A to kolega będzie, grób kolegi pewnie. Wiem, że nudzę, niespecjalnie cokolwiek sensownego mówię, no ale ciekawostek też akurat odnośnie tej produkcji nie ma. Phil Jeremiah, PJ, okej. Okay. Czyli Filip Jeremiasz. A rodzice go chyba nie kochali. A Paul Jeremiasz, Davis Junior. Davis. Czy tak się nie nazywał czasem ten? Właśnie rybak? Gdzie ten paluch do obiektywu? Brzozy, no. Niekoniecznie dobry znak. Teraz będzie tara. Impreza. No tak, to będzie buraków dużo. Z angielskiego rednecks. Już to się tłumaczę jako czerwone karki, no ale dokładnie wiesz, o co mi chodzi. Pierwotnie proponowano kontynuować tam, gdzie skończyło się I Still Know What You Did Last Summer, jednak przez wiele lat scenariusz był pogrążony w tak zwanym piekle Hollywoodu, piekle rozwoju i nic się z tym nie działo. Zamiast wypuszczać film w kinach, nakręcono go bezpośrednio na wideo, bez oryginalnych członków obsady. Czyli nic nowego. Aha, to jest w takim układzie pan, nasz pan od lotek. No, roczek minął. Nic się nie dzieje. Motorcycle. Bardzo ładnie powiedział, czyli jakiś taki czoperek, coś a la Harley. Czyli dokładnie ta sama jest jak na razie fabuła co w jedynce. I chłopak wrócił i nawet o tym nie powiedział. No. Jak to mówią Amerykanie? WTF! Bez sensu. Ale zamiast tego wszedłem na imprezę i chleję Browska. Czekaj, aż muszę sprawdzić, kto to napisał, bo to jest takie głupie, że po prostu Michael D. Wise. Aż sprawdzę, czy coś innego oprócz tego napisał. No, może Władca Lalek 15. Amerykański dziennikarz. To nie o tego mi Michaela chodziło. Tak, w tym momencie rzeczywiście Michael D. Wise jest bardzo zaprokresowanym autorem. Słuchaj, przeczytam ci teraz 13 scenariuszy. A Yamaha, to fajny motocykl. Bardzo mi się podoba. I oczywiście flaga amerykańska.
Słuchaj, mówię, jakie filmy były. Jeden z nich, no oczywiście z Brendanem Fraserem, ma średnią 5,8, a tak to nic nie przekracza 5,1. No ale słuchaj, Krokodyl. Trafił na wideo. Oktopus, czyli ośmiornica. US Seal 2. Oktopus 2. Ośmiornica 2. Rzeka strachu. Pociąg śmierci. Disaster, czyli wypadek, nieszczęście, niech będzie. No oczywiście ta nasza cudowna produkcja, czyli Koszmar kolejnego lata. Efekt motyla, część druga. Wyprawa do wnętrza ziemi z Brendanem Fraserem. No mówimy już. Hostel, część trzecia. Król Skorpion, zagubiony, zaginiony tron. Jarhead, The Siege, Jarhead, obława, niech będzie trzecia część. I Eraser, Reborn. Eraser, no różnie, można powiedzieć, wymazywasz, ale w polskiej nomenklaturze filmowej to jest egzekutor. No nie muszę mówić rzeczywiście, że to są produkcje rewelacyjne. Po prostu szkoda, naprawdę szkoda. Jeżeli oglądasz film, tylko widzisz takie kropeczki, no to można by uznać, że to jest tak celowo, ale to jest po prostu niedoświetlone. No oczywiście od razu policjant zdaje się być psycholem. Po prostu świetnie. Film jest trzecim i ostatnim filmem z serii Wiem, co zrobili z zeszłego lata. Nawet Google tak to tłumaczy. Ale żadna z osób z obsady nie powróciła do tego filmu. Chodzi oczywiście o poprzednią część. To już mówiłem wcześniej. No zobaczymy. Jak na razie patrząc tak naprawdę jak gotuje się woda w czajniku na tą herbatkę. Jak na razie lepiej się bawiłem. A jesteśmy w tym momencie w okolicach 21 minuty, więc... Więc jest po prostu cudnie. Zobaczymy. Niestety takie też filmy są. I przypominam, to nie był mój wybór. To widzowie stwierdzili: Marcin, zrób, będzie zabawnie. Mamy różne pojęcia na temat tego, co jest zabawne, a co jest po prostu głupie. No ale głupsze te filmy też już były. Ja sobie przypomnę Wacalek 14, czy innego Leprykona 10, to rzeczywiście jest słabo. Karteczka. Karteczka. I'll always know. Tylko w tym momencie, jakby to miało pasować do nich, co nie? I teraz sobie wyobraź. Tytuł polski to jest tytuł anglojęzyczny. I'll always know what you did last summer. Dear Amber, take care while we run a town party. A mama. I'll always know what you did last summer. Czyli tak naprawdę no bardzo dowolnym tłumaczeniu. Zawsze będę wiedział. Co zrobiłaś, właśnie bardziej zrobiliście, bo to jest you w angielskim jest tak samo pojedyncze jak i mnogie. Co zrobiliście ostatniego lata? I w tym momencie ona otwiera tą karteczkę, nie? I powiedzmy, I'll always know. I patrzymy, i tak używając polskiego tytułu. Bierze tam napisane jest I'll always know what you did last summer. Koszmar kolejnego lata. O nie! Przecież jak to brzmi w ogóle? Po prostu głupota. Głupota głupotą pogania, ale. PJ wstał. Ona miała tego z Avengerów. Wizjona, wizję. Powiesz co, no, nie szarujmy się, oglądając taki film, no to jest slasher, więc po prostu krew się ma lać, ludzie mają odkładać łyżkę w przeróżny sposób. No i tak samo jak przy okazji na przykład Oszukać przeznaczenie 500. My no, nie chcemy być zaskakiwani, bo ciężko nas zaskoczyć, ale chcemy rzeczywiście coś ciekawszego, rzeczywiście, żeby to było no, w myśl zasady mocniej, więcej, głośniej. Więc ciekawsze sposoby gdzieś tam, no wiadomo, że on używa haka, więc jakoś to musi być w ten sposób zrobione, ale żeby to wyglądało intrygująco, żeby rzeczywiście fabuła nie była totalną kolejną kopią. No, o czymś to świadczy, że film nie trafił nawet do kin. Pamiętam, przecież wiele takich było współczesnych, to się nazywa horror dla młodych dorosłych. Dwadzieścia.
Domyślam się, że tak słońce to nie jest, więc pewnie księżyc. Zastanów się, był budzik nastawiony na 11:20. Coś jest nie tak. Używając, tak, Mariolka z kabaretu. Hello! O, nie widzę niestety, co jest napisane. 50 wiadomości. Pewnie ktoś tam odłożył łóżko, czyli? Dawać. I know what you did last summer. O, ale bezczelnie nałożone. Nawet nie na telefonie, tak. Wszystkie tej samej treści. No widzisz, nawet na telefonie tego nie ma, tylko to jest nałożone bezczelnie. To jest raz, a dwa. Napisz mi w komentarzu ja. Odpowiedź ja. Jeżeli jesteś tą osobą, która idąc spać, zostawia telefon w kuchni na parterze. Ewentualnie w ogóle w kuchni, a idziesz sobie spać. No chyba nie te czasy. No, muzyka brzmi nie z gorzej. Ale to nie ten film, gdzie się tak stęka i wzdycha. Aha, tyle pośpiewałem. No tak, no bo w dwójce Jennifer Love Hewitt tam śpiewała karaoke. Piosenkę Growly Gaynor, I Will Survive. I no, stwierdzili chyba, że rzeczywiście będzie fajnie, jak ktoś zaśpiewa. I nie wyszło jej. Zobaczmy, co się urodzi. Powiedz jej o tym. Kiedy mówię coś w stylu nagroda imienia Karola Strasburgera za najbardziej suchy żart wędruje do tej osoby, to obstawiam, że no nie może. Nie może ten żart być pobity. Po czym włączam kolejną część i jest jeszcze gorzej. Ponoć reguły wróć są po to, żeby je łamać, no. Właściwie granice są po to, żeby je przekraczać. Granice suchych żartów. O, super. Ale oczywiście, ponieważ nie powiedziały policji, że to był wypadek, no nie mogą pójść z tym na policję, powiedzieć, proszę bardzo, panie policju, tutaj rzeczywiście ktoś do mnie pisze, proszę sprawdzić nadawcę, no bo domyślam się, że numer zablokowany jest, nie? Chociaż to jest rok 2000 któryś, to wtedy akurat można było sprawdzić. No, mniejsza większość, skruch, nie rozkminiaj za bardzo, to jest tylko i wyłącznie zwykły slasher dla nastolatów. A ty nastolatem nie jesteś i tak dalej. Skilifs. Roger, Roger. Tak patrzę właśnie. Teoretycznie jest od 18 roku życia, więc powinno być krwawą. Hasło reklamowe tego filmu jest What he knows might kill you, czyli to, co on wie, może cię zabić. Hello there. Hey, General Kenobi. No po prostu. Mam pracę do wykonania. O, zmykać. No nie, no właśnie, myślałem, możliwe, że
przez to, iż właśnie mamy takie ziarna i tak dalej, to było kręcone na cyfrówce, ale to było jednak kręcone kamerą filmową, 35 mm. Wiesz, normalnie w filmach, gdy powiedzmy taki koleś używa spawarki czy coś, no to w ten sposób przeważnie jest rozwalony. No ale nasz rybak jest monotematyczny. No, pewnie tak. No. Nie pójdzie, on chce was rozwalić. A, wkurzyliby się. Pierwszym reżyserem tego filmu był Damon Santostefano. Był pierwszym wyborem. No ale nie wyszło coś. Przepraszam bardzo. Nie wyszło, nie udało się, a to jest reżyser bardzo, bardzo poważny, ponieważ w swoim dorobku ma... O, ja cię aż się boję. No dobrze, niech będzie, przeczytam kilka tytułów. Może kojarzysz. Fright Show z 85. Severed Ties. Co tam dalej? Jeszcze takie, co możemy byłoby znać. Kilka seriali. The High Life. Serial Kochanie z mniejszym nasze dzieci. Troje do tanga. No tutaj akurat dosyć poważna obsada. Przecież tutaj widzę, jest Matthew Perry, jest chyba Neve Campbell. The War Next Door, District, Landman Running i tutaj się już zaczyna chyba rzeczywiście słabo, bo są już same filmy telewizyjne, jak kolejna opowieść o Kopciuszku, Najlepszy gracz, proszę bardzo, Cinderella Story Once Upon a Song, czyli kolejny film o Kopciuszku, dawno temu piosenka, Pure Country, Pure Heart, to jest film z 2017 roku. I, no, wystąpił Willie Nelson, a przynajmniej w kilku scenach, i Ronnie Cox, no więc gdzieś tam jacyś nie najgorsi aktorzy są. No, nawet Shawn Michaels się pojawił dla fanów WWE. No. O. No dawać. Panie i panowie, jest 32 minuta, a my oglądamy film I'll Always Know What You Did Last Summer, czyli koszmar kolejnego lata. Tak, nasi tytułoladzy po raz który. Tak się zastanawiam, kiedy w końcu dorosną i nie będziemy już dostawać kolejnych Die Hard, Szklanych Pułapek, Roadhouse, Wykidajów. Że o filmie z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey już nie wspomnę. No to sprawdź, skąd by wysłany ten telefon, ten SMS. On jest jakaś wiadomość, dostaniesz coś innego. Ja będziesz jak Janosik. Hak pod pośrednie ziobro. Oj. Piłki się ruszają. I to nie było zamierzone, panie koleś, kamerą je bacnął. Ja cię kręcę, takie nawet błędy są. No tak, oczywiście zarywamy. Gwizdnij, że już jesteś. Albo tam znajdzie wiadomość, na kartce będzie.
wodą. I know what you did. Popatrz się, i nikt tego nie potwierdzi. I nikt też nie widział faceta, który od szablonu pisał I know what you did. No. Coraz bardziej jest ten film głupi. Coraz głupszy. Nie, denerwuje mnie to ziarno, naprawdę. Może taki koncept był, a po prostu może... No musiał być koncept, no bo w pełnym świetle no to rzeczywiście nie powinno... Nie powinno być problemu, raczej jeżeli coś już, to zdjęcia powinny być przepalone. No niby taki, wiesz, troszeczkę efekt dramatyzmu. Dokumentalizmu, można by rzec. Wyobraź sobie to. Stało się, co się stało rok temu, dostałeś te 50 SMS-ów i nagle stwierdzasz, że to będzie idealny pomysł, żeby samej pojechać w góry, gdzie nobody can hear you scream, gdzie nie ma nikogo, gdzie coś się może zdarzyć bez problemu i jesteś sam, sama. No po prostu to jest bzdura. I patrz, o, od razu łańcuch jest rozwalony, tak? Rower rozwalony jest. A ona tam cały czas stoi. A ona ma teraz oponę przeciętą w pół. Mówię, no po prostu mówię. Ewentualnie może to ta firma Giro tam zapłaciła im coś na zasadzie, a słuchaj, damy ci dwie rolki papieru toaletowego, wrzuć naszą reklamę. No bo informacji na temat budżetu czy czegokolwiek, no nie ma takich danych niestety. A aż tak wielkim hardkorowym fanem tego filmu nie jestem, ażeby nagle wziąć i sprawdzać, wyszukiwać we mrocznych zakamarkach internetu, jaka kasa została wyłożona na trzecią część filmu. Koszmar następnego lata. No, zobaczymy. Po tej serii będzie oczywiście omawiany film Jamesa Wana Silent Death, bodajże chyba tak. Martwa cisza. A co będzie później, zobaczymy, bo głosowanie ciągle trwa. Widzowie wybierają. Też możesz wziąć udział w głosowaniu. No, dawaj dziucha. Kolejna bezwartościowa ciekawostka. Jessica Strope została w pewnym momencie obsadzona w roli Zoe, ale nie mogę się pojawić na zdjęciach ze względu na huragan Katarina. Jej zastępczynią okazała się jej przyjaciółka Tori DeVito. Rower weź. Skoro macie podrzucić, to domyślam się, że wsiądziecie do gondoli zaraz i pojedziesz. Śmigaj. No bo skoro to ma być tam jakiś, powiedzmy, resort, kurort, powiedzmy, no to teoretycznie w zimie śnieg, a w lecie można byłoby zakładać nartorolki, prawda? No ale tak założenie nie zawsze się ma w parze z prawdą. Utknie? No bo to nie musi ona robić, tylko wystarczy, że zabójcy, że tam dorwie tego kolesia i nagle ją zatrzyma i potem cofnie, używając nomenklatury posłanki Benaty Beger, Renatki Beger, cofnie ją do tyłu. Patrz, już nawet ma zwidy, już go widzi wszędzie. To, co się dzieje, jest prawdziwym koszmarem. Ja chcę do domu, mamo. No niech będzie. Może będzie za nią, albo coś. On na pewno jest na dachu i uderza łańcuchem, wróć swoim hakiem w łańcuch czy coś, żeby cała gondola spadła. No szyba jest duża, więc teoretycznie powinna się zbić.
popatrz, aparat sam zrobił zdjęcia. Skoro ponoć Flinta raz na 100 lat wystrzeliwuje, to może i aparat raz na 100 lat robi sam zdjęcia. I okaże się, że jest dobre, cudowne. Albo jak zawsze w takich rzeczach, takich ten niewyraźne. Wiesz, zamazane Yeti i tak dalej, i tak dalej. Tytuł oryginalny tego filmu The Hook, czyli hak. No po prostu Roger is a wacked. Najlepszym momentem oglądania tego filmu jest czas, kiedy mogę się napić herbatki. I cię wyspowiadaj, będziesz miał spokój. Ojej. Na końcu rzucę odnośnik do recenzji tego filmu. Możesz się przekonać, co o nim myślę. Kiedy siądę, zastanowię się. On ma haka cały czas. Oh! I to jest tego oryginalnego haka. Tak było napisane na eBayu. Roger? Nie podali jego nazwiska. A może to jest Roger VII Woda po kisielu, syn Stefana Rybaka. Nie, jest tylko Roger. Tylko Roger jest. Tak patrzę, czy wiemy coś, ale wiem, że nic nie wiem. Jak powiedział pewien myśliciel. Ktoś tam jest. To nawet strój ma, tak? I tak widzę, że muszę się tylko potwierdzić, żeby nie było, że nie mam racji. Ale wygląda wszystko na to, że nasz... No tak, zgadza się. Nasz oryginalny rybak, zgadza się, czyli aktor Mills Watson, no oczywiście nie powrócił do roli w tymże filmie. Nawet patrzę na to, co tutaj się dzieje, to jest jakiś zwykły ziutek, którego naprawdę nawet nie wymieniają. Jest Don Shanks. Don Shanks wciela się w rolę rybaka. O, i skrecą. A czemu nosi rękawiczki? No bo wiemy, że to nie jest ten oryginalny, że to wiemy, rybak, no bo tam rybak oryginalny stracił łapkę. No ale Don Shanks ma na swoim koncie aż 57 ról. No i oczywiście są to role typu szeryf, no, czy jakiś tam tata,
czyli jakiś tam, którego tu mamy jeszcze, o właśnie, rybak jest, twardziel, twardziel, widz, osoba stojąca z tyłu, no i tak dalej, i tak dalej. Ach. Czy już on będzie ich rozwalał, czy jeszcze nie? Nie, bo jeszcze 40 zostało 7 minut, więc... Posmakuj. P. Daily. No proszę bardzo. A tamten wygląda jak Freddy Krueger. Tamten manekin, płaszcz, jak tam złoto zwał. I'm sorry, I can't deal with the secret anymore. Goodbye. Tak, popełnił samobójstwo, wziął hak, który, jak dobrze widzisz, jeszcze nie jest zakrwawiony, odłożył do pudełku, czyli ciachnął się, podszedł, wyczyścił hak, odłożył go do pudełka i z powrotem elegancko poszedł, odłożył. O, szeryf, który wygląda na psychola. No, chciał się sprzątnąć, tam właśnie dlatego. Jeżeli policja to kupi, to oni są bardziej pieprznięci niż 5000 odcinek Mody na sukces. Kto im daje pieniądze? Budżet na te rzeczy. Jeżeli to będzie ten policjant, no to jest aż za oczywiste, no ale... Zarywa. Zarywa do kobiety w miejscu zbrodni. No dawać. Czy to już jest koniec, tak? Według was, dobrze. O, ale rozwałka. It's not over till it's over, bro. No. Jesteś w kuchni. Ktoś się włamał do domu. Weź nóż, tłuczek do mięsa albo odkurzacz. Cokolwiek. Nie? Nic? Ktoś się wziął i pociął wszystkie zdjęcia. Jeszcze pewnie aparat jest rozwalony. Widziałaś, jak włączyła światło? Nic nie stało. Nic. Oj.
wkrótce. Chciałbym zgadywać, ale nie chcę. No, jeszcze jeden dzień. Do naszych głównych bohaterów. Którego teraz pustnie w ramię. Bardzo, bardzo głupia. Uwierz mi, wiem z autopsji. Yeah, I heard. Jak wielkim debilem trzeba być, żeby cały czas utrzymywać, że on się sprzątnął. Some secret. Huh? Tak. Ojojoj. Muszę coś zanotować, bo muszę. Nagle wszyscy dzwonią, biorą L4. Tyle było możliwości. Chociaż z drugiej części Władca Lalek doczekał się 15 części. I niewiele z nich było dobrych. Tutaj jest podobnie. Jaki wkurzony, widziałeś? Widziałaś? Szeryf, być głodny. Po prostu, ach. No, ale niestety na gości nie można, bo inaczej certyfikat byłby nie taki, jak powinien. Mimo, że film dostał certyfikat 18, także. Ach. Tak, jestem ciekaw, czy któraś z tych aktorek, bo w sumie nie za bardzo kojarzę je, zrobiły karierę. Brooke Nevin, właśnie na którą teraz patrzymy. Czy w czymś dobrym, ciekawym? Zamknij okno. Zaskakują te rzeczy, co? Takie proste i głupie. No, wstąpiła w jednym odcinku serialu o przygodach Magnuma, tym oczywiście nowym. Wystąpiła w filmie pod tytułem Słodki jak syrop klonowy. Nie, nie przesłyszałeś się. I know what it is. Ten karteczkę budał. No zobaczmy. Film DNA Zabójcy. Bardzo, bardzo poważna produkcja. Co to jeszcze takiego ciekawego z jej udziałem? Są wszystko produkcje z przeciągu ostatnich, powiedzmy, 5 lat. Zła matka. Nie, nie, ale zła nie w sensie, że jest zła, tylko nie ta matka. Podróż na święta. Okej. Okay. Ukradzione z przedmieści. No, też pięknie. Więc po prostu jest cudnie. Wyłącz tą gitarę. Bo to na słuchawka rzeczywiście daje po uszach.
Czyli to była Brooknavin, a Ben Easter, którego nam tutaj teraz porzucają. A, czyli sen. Bo to nie może być PJ, skoro PJ nie żyje. Wake up. Obudziła się. Potrójny sen, ależ emocje. O, ma gitarę. No patrzę teraz, Ben Eistera, to jest właśnie ten chłopak, co przed chwilą śmigał z piłą łańcuchową. Patrz, ktoś ci rozwalił gitarę przy tobie, jak spałaś, nawet się nie budziłaś. Pewnie przerwane struny są hakiem. No. Teoretycznie nie jest najgorzej. Zenon na przykład, w takim filmie pod tym Zenon wystąpił. Właśnie mowa o tym aktorze. Słoneczne wakacje, powrót, Up on the rooftop, animacja, miejsce dla bohaterów, no rzeczywiście. O, wypowiedział to. The Fisherman. Casey Rybak, Steven Seagal. Kto pływa? Pewnie. No nie zdążyłem dokończyć. Pewnie Macho Man. I on usłyszał. On to usłyszał. Nie, nie Harry. Nie Harry. No tak, na basenie, no przecież to jest ratownik, więc musi pływać, musi pokazywać swoją muskulaturę. Filmy się żoną swoimi prawami, bo nie tylko panowie, ale też panie oglądają. No bo nie wystarczyło wyłączyć, musiał być jeszcze miganie. No, zaczynam się jąkać. What the hell is going on here? Oj, 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 oj. O nie! Ja chyba poproszę o chorobowe. Nie, to się nada, szkodliwe. O to, żeby ktoś mi szkodliwe płacił za oglądanie tych produkcji. A to jest Achilles, stary, tam powinno się lać, jucha, że hej, no co ty? A teraz pytanie, komu jeszcze PJ powiedział? Bo już w tym momencie wiemy, że jest tyle osób. Nie mów mi, żebym wyluzował. O, ja cię kręcę. Ile?
ile naprawdę trzeba by wypić herbaty, żeby coś takiego napisać. Ale ta kamera szła w ten sposób po to, ażeby to było zaskoczenie, a... O jacie, no dobra. Drzwi są otwarte. I oczywiście skrzypią. Dej, to ja. Ja. Szeryf. Ten taki troszeczkę dziwny. Chodźcie. Topię szopa pracza w jacuzzi. Nie widzieli tego z ulicy. Nie słyszeli nic. No widzisz. Chcę powiedzieć tobie sam na sama, więc pogadajmy w gronie policjantów. Czyli skoro wszyscy policjanci są tutaj, kto jest stróżem prawa na posterunku? No patrz, idziesz z ulicy, tutaj masz pokazany, widać to. A ten... Oh. Coś czuję w kościach, że będę bluzgać. Nie, nie idziemy ścieżką. Mamy kolesia, który ma kulę i ma problemy z chodzeniem. Nie chodźmy ścieżką. Idźmy przez trawę, tę do pasa. Orzesz mordę. Naprawdę. Jest! 4 lipca! Jest! July the 4th. Szkoda, że nie 4 maja. Przynajmniej mógłbym powiedzieć May the 4th be with you. No, ale już. Ale to fajne mimo wszystko. Patrzcie. Pracuje chłopak... Nastolatek jeszcze powiedzmy, bo to koleż, powiedzmy, tam to powiedzmy 18-19 lat. W jakimś pierdziszewie pracuje jako tam powiedzmy jakiś facet na karnawale. Ma pieniądze na motocykl Yamahy, ma pieniądze na Jeepa. Kurczę, super. It is broken. Maybe been LA. Oh. Tak, jestem ciekaw. A coś muszę sprawdzić. No, dobra, ok, w porządku. Relatywnie niedaleko jest Colorado od Los Angeles. No, wiadomo, że w Ameryce jest to są dystanse ogromne, no ale patrząc na Amerykę, no to jest niedaleko. Buy me a ticket. Ale na czym zagrać? Przecież struny rozwalone. W końcu usłyszymy, jak śpiewa. Pewnie czekasz na... trochę brzmi jak Guano Apes. Pewnie czekasz na kolejną porcję ciekawostek, no ale niestety nie ma. Proszę bardzo.
No i co? Ale on tam nie zabił wszystkich. Tylko to uśmiercili wszystkich na potrzeby nie filmu, tak? Bo z tego co pamiętam, to jedna osoba odłożyła łyżkę, czyli jeden nastolatek. No ale żeby nie było niedopowiedzeń, niedomówień, rozwalimy wszystkich, bo skoro Jennifer Love Hewitt ani Freddie Prinze Jr. nie chcą tutaj powrócić, no to po prostu rozwalimy ich. Patrz, to jest prawdziwy rock and roll. Chata, która się niemalże rozwala, dziury w dachu, gitara basowa, śpiewanie i węże w terrarium. Pierwszy talent show. O, doroczny. Hamburgery 3,50. No, wiem, że cwaniak jest po to, żeby rzeczywiście, żebyśmy go nie lubili. Chciałbym powiedzieć, że robi dobrą robotę aktor. Świetnie gra, no, ale po prostu jest tandetnym aktorem, więc nie da się go lubić. Niech się cieszą, że są platformy streamingowe typu Amazon, Disney, Netflix, gdzie taki film można pokazywać i tacy ludzie jak ja je oglądają. Dawaj, dawaj, dawaj. Wdech, wydech. Obudź swoje wewnętrzne tygrysy rock'n'rolla. I ten jak powinien stać, tak kamera tak najedzie na niego powoli. Albo nie, no może w trakcie grania. To by dopiero było, co? Głupie, no ale może by to było cokolwiek sensownego w tym filmie, bo jak na razie. Nie, no to nie jest rybak, bo to inny jest materiał, także no, budowanie napięcia w ten sposób nie działa. Za mało flag mają amerykańskich. Nawet w sumie się zaczyna jak Guano Apes. Co jest chyba największy pozytyw. Sama śpiewa, dwa głosy słychać. No, robi swoją robotę. Wykonuje swoją pracę. Okej, czyli ten będzie kolejny. Thanks for the hook up. W lustrze będzie. Najpierw zobaczymy. Najpierw Rebeka. Może po prostu, jeżeli nie fabułą, nie tym, jak to wszystko wygląda od strony akcji, właściwie jej braku. Może przynajmniej ciekawymi ujęciami nadrobią. Aż mi się kiszki wywracają od tego. No, takie skrzyżowanie Guano Apes z Lenny Krawicem i Gwen Stefani. Dawaj, drugi kawałek. Nie? Aha. Dobrze. Gdzie jesteśmy? Aha, to jest garderoba. Która jest tam wygląda jak kostnica.
Te lodówki, co? No nie, to szafki zwykłe po prostu. Strasznie, strasznie. No, takie dobre miejsce właśnie na ten. Na zasadzkę. No i wtedy właśnie się stanie coś. W ciągu najbliższych 2 minut. A i teraz zamiast niego będzie stał rybak. O. No i dalej nie ma gdzie uciekać. W kółko, biegajcie w kółko dookoła ławki. Nie dogoni was. Ojoj. Ja tylko przypomnę, że oglądamy w tym momencie jak najbardziej. I will always know what you did last summer. Właśnie I'll always know what you did last summer. Koszmar kolejnego lata, następnego lata, nie, już nieistotne. Jeszcze zostało nam 20 minut, jest pełna, jest godzina 10 tego filmu. No, trochę new metalu. Tak, wiesz, Limp Bizkit, te inne klimaty. Gdzie jesteśmy? Całe życie mieszka w mieścinie, która ma kilka osób i nie wie, gdzie jest. No przecież zgubiła się. No można, jak widać. Otwórz te drzwi. Czy to powtórzymy scenę z drugiej części, kiedy on będzie za tobą? A koledzy będą po drugiej stronie drzwi? No to byłoby takim w miarę, powiedzmy, ukłon w stronę drugiej części. A nie, odwrócono zasadę. Dobrze. Polecisz. Nabije ją na poroże. Ale to nie jest takiego typu film. To jest horror, to nie jest dla dorosłych. No pobiegnij tam, pchnij go, niech spadnie z tego balkonu. To lepiej nie, dobrze. Oj, oj, oj. Można zauważyć, i to nie wiem czemu, zawsze układają w ten sposób nogi i ręce. Ale już nie ruszaj tymi rękoma, dziewczyno, ty nie żyjesz. No co ty? Szeryf. Dispatch. A może jego też rozwali ten hakownik? Byłaś. Podejrzani. No, za tobą. No w sumie tam też, w poprzednich częściach też były, że tak powiem, niewinne ofiary. A ten coś skuł się już? A no tak, bo alkohol. Wlał sobie do tego, do swojej piersiówki. To mnie zawsze zaskakuje, jak twardziele piją wódkę. O, 19, 20 lat, jak czyścioch. I pamiętaj, on teraz biega, ale on
nogę ma w gipsie, czy tam jakiejś szynie, ponieważ no ma kolczyka mu tamten założył. No, gdyby ten nasz rybak miał troszeczkę pomyślunku, ewentualnie kreatywności, to by go tam gdzieś ugotował, wrzucił do grilla albo coś. A dobrze jest. I odrzuć, bo ty jesteś. Na tym nożu krwi nie było. Komuś się zapomniało posmarować sosem pomidorowym. Wałek. Ten film to jest jeden wielki wałek. Oj, oj. Coś tak czuję, że Lincoln będzie montował recenzję tego filmu. Bo... Tak, niech poczta odbierze teraz głosowa, ponieważ on... Naprawdę, ja chyba zacznę zamiast wróża Macieja w telewizji odbierać telefony i mówić ludziom, co się stanie. Teraz drzwi są otwarte? No, otwórz sobie. No, oczywiście, że tak. No. Oh no. Nie ma Kobiego. Proszę bardzo. Szyba wbita? Nie, spoko, luz. Na ziemi jest ten, jest no, w porządku. Kobi is no more. O, to było ciekawe ujęcie. Podoba mi się kompozycja i kolory. W ogóle, jak widać, dużo jest zielonego. A to właśnie udowodnili psychologowie. Zresztą niebez kozery sweterek Freddy'ego Krugera były zielono-czerwony. No właśnie, że kolor zielony-czerwony w połączeniu wzbudzają jakiś niepokój wewnętrzny czy coś takiego. Też przy okazji daltoniści mają problemy z tymi dwoma kolorami. Wiesz, oni na czerwono, a wszystko na zielono. Czy jest ktoś w tym mieście, kto nie wie, co wydarzyło się zeszłego lata? Mhm. O. Czyli teraz zostanie zaatakowany od tyłu, tak. A nie, najpierw muszą oni być zamknięci. Pamiętaj, z tyłu, siądą z tyłu. Oczywiście będzie psychol. Myślałem, że będzie inaczej. No idzie. Dajesz go. Masz strzelbę. 12 naboi powinno być. No jedziesz. Okej. Okay. Co to przecież? Aha. Dwa naboje. Oj. Wózek widłowy. No, to jest fajne. W końcu coś się dzieje. On ha... Cofnij, przejdź jeszcze raz. Trochę wiać. No na co czekasz? Bo zaraz wstanie.
Co to jest? Teraz oczywiście auto nie odpali. Czy to był Eddie z Iron Maiden? Dinozaury jeszcze tutaj są w tym filmie? Krew teoretycznie. Przez 10 lat, no to mi się wydaje, no nie spędza z 10 lat, no ale dobra, nie będziemy się kłócić o detale. Ach. No dawaj, dawaj. Tak, wiem. Wiem. Cierpisz razem ze mną, ale cierpimy razem. Godzina 20 została. 10 niespełna minut. Dawaj. Szybko, zamykaj, szybko, 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 nie. On wejdzie drzwiami. To były dopiero dobre. Ci muszą podnosić cały ten wejście do garażu, a on sobie drzwiami wejdzie. O, czyli już wiemy, gdzie się zaplączy nasz kolega. No to jest silnik. Trochę rzeczy jest. No, czyli chcą zrobić z niego Janosika. Powiesić go za pośrednie zioblo. Ziobro. Jimmy. Pułapka. Smart. Mądrze, bardzo. I co na to pan Murphy? Pan Murphy mówi, że jeżeli coś może nie udać, to się na pewno nie uda. Oj, nie udało się. Aż się posparkałem normalnie z wrażenia. A to jest jakaś praca hydrauliczna, czy co? Nie, to zwykły kanał samochodów. A, czy na ten hak wzięła i odczepiła tak bardzo szybko. Okej, okay, no to już było troszkę za szybkie. Czyli dostaliśmy w takim układzie. No, kamera szaleje, dostaliśmy ducha. Czyli w trzeciej części zmieniamy zasady gry. Rewelacja. Czy nie nauczyły was szósta część Koszmaru z ulicy Wiązów, połowa filmów o Michaelu Myersie, Chucky i tak dalej, że nie zmienia się zasad w trakcie gry? Idzie. Narysuj hakiem hak na ziemi. To będzie zhakowany hak. Co, na ratrakiem będzie jechała? Masz pistolet przy sobie. A skoro tu mamy ducha, no to możesz też strzelać. No tak, jest ratrak. Fuk do odśnieżania. Wziął drzwi i wyrwał. Co za pudzian. Połóż ich koło siebie.
Ale co? No, dostał dwa strzały z shotguna, nie zdziałało. No to co ty chcesz? No nie. Z jakimś tekstem w stylu gin, bydlaku, czy jakś tak. Zielony, duchowy kolor. Co za bzdura. Oj, oj, oj. Wiesz, że nie mam żadnego plusu zanotowanego. Aczekaj, muszę dać plus, że muzyka jest ok. Muzyka jest ok. I to wszystko. I dawać, i teraz co? Rok później. Przyjechało FBI albo coś. Ciekawe, czy zakończę trochę jak w poprzedniej części. Mam nadzieję, że to jest over, bo nie chciałem więcej robić recenzji tychże filmów. Rok później. Dawaj. Rok później, jest! Rok później musiał być. A ona śmiga nosą parą, bo ona jedzie teraz z jego autem, co nie? Cały czas. Jedzie autem Ksary Connor. LA. No to zatrzymaj się. Tak, kapieć z przodu. Oj, 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 oj. No to nie jest wielki problem. Rozcięte hakiem. Dźwięk będzie zaraz. O, ja cię. No, odwrócisz się zaraz i będzie. A, krzyk. No. Chyba zakończył tak jak w poprzedniej części. No bo nie będzie on gdzieś tam stał przyczajony jak tygrys albo kruty smok. Za tobą. No okej, okay, no. W porządeczku. Stało się, skończyło się. Dobra, wiem, że w tym momencie film się skończył, ale jeszcze zobaczę, czy czasem nie ma czegoś, jakiejś sceny po napisach, która byłaby beznadziejnie beznadziejna. Dobra, w tym momencie film się skończył. Ojej, ależ to boli. Naprawdę, oglądanie tego filmu boli. Jeżeli było ci dane obejrzeć, to wiesz dokładnie, o co mi chodzi. Recenzja, tak, pojawi się recenzja tego filmu, ale chyba za jakieś grzechy to akurat będzie dokonane. Ale tutaj, dokładnie tutaj, jest dużo więcej fajnych. Tak, komentarz do filmu obejrzyj. Będziesz się bawić dużo lepiej niż przy okazji tego czegoś.